Slava Senáme, Františka, Jaroslava.
Serce do serca odzyskania niepodległości.
Wszelkie moce nagromadzone przez
Jest przepaść dla naszej ojczyzny, trud ciężki, pozorny, codzienny.
Thank you.
Thank you.
Yeah.
Thank you.
takie miejsce u zbiegu dróg, gdzie się spotyka z zachodem wschód. Nasz pępek świata, nasz biedny raj, jest takie miejsce, taki kraj. Nad pastwiskami ciągnący dym, wierzby jak pary welonami. Tu krzyż przydrożny, tam święty kraj. Takie miejsce, taki kraj. Kto tutaj zechce rozpaczy tkwić, załamać ręce, płakać i pić, ten święte prawo ma bez dwóch zdań. Jest takie miejsce. Yeah.
kolumnę niepodległościową tworzą również muzycy składający się na orkiestrę pana Marka Garcarza, pod batutą pana Marka Garcarza, dla nich również brawa. Przed Państwem żołnierze 10. Brygady Kawalerii Pancernej ze Świętoszewa. Przywitajmy poczty sztandarowe. Witamy serdecznie uczniów Szkoły Podstawowej nr 1, którzy na dzisiejszą okoliczność założyli stroje ludowe, polskie stroje ludowe. Witamy uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 w Lubinie. Lat mija, odkąd w latach zaborów żyjemy w wolnej i niepodległej Polsce. Życzę Ci, mój wielki kraju, kochających mieszkańców, mądrych i odpowiedzialnych, upominających się o swoje prawa i swoją godność, szanujących wolność i sprawiedliwość, doceniających swój codzienny trud. Obchodzimy 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Okres minionego wieku był dla Rzeczypospolitej czasem nieustannej walki o wolność. Na szczęście flaga państwowa, w kolorach której mieści się cały ten trud walki, może dziś więc z nami powiewać dumnie. Oddając szacunek symbolom narodowym, oddajemy go wszystkim Polakom, tym, którzy odeszli i tym, którzy żyją obecnie. Z radością i dumą, wpatrując się w biało-czerwony sztandar, odśpiewajmy Mazurka Dąbrowskiego.
Szanowni Państwo, w imieniu prezydenta miasta Lubina, pana Roberta Raczyńskiego, witam na dzisiejszej uroczystości wszystkich mieszkańców miasta. Witam zastępcę dowódcy 10. Brygady Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa, pułkownika Zbigniewa Śliżewskiego. Witam majora Leszka Zbowskiego. Witam żołnierzy 10. Brygady Kawalerii Pancernej. W imieniu prezydenta witam również środowiska kombatanckie. Witam sybiraków. Witam przedstawicieli samorządu terytorialnego. Witam duchowieństwo. Witam przedstawicieli lubińskich placówek oświatowych. Witam poczty sztandarowe przybyłe na dzisiejszą uroczystość. Niepodległościowy apel pamięci przywołuje tych wszystkich Polaków, których historia określiła mianem patriotów i przewodników po polskości. Proszę o odprawienie apelu pamięci. Bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej, mieszkańcy Lubina, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy. Stajemy dziś do niepodległościowego apelu pamięci w Lubinie, aby czcić wszystkich rodaków, którzy walczyli o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. W dniu 11 listopada 1918 roku odrodziła się wolna Polska. Dzisiaj my, spadkobiercy polskiej tradycji niepodległościowej, sięgamy do skarbnicy dokonań naszych walecznych przodków. W setną rocznicę odzyskania niepodległości przywołujemy pamięć uczestników powstań narodowych, twórców II Rzeczypospolitej i jej obrońców. Wspominamy również żołnierzy z pól bitewnych wszystkich frontów II wojny światowej, bohaterów polskiego państwa podziemnego i powojennego podziemia niepodległościowego oraz działaczy opozycji demokratycznej. Wzywam wszystkich rodaków, którzy spełnili swój obowiązek wobec ojczyzny, składając na jej ołtarzu największy dar, swoje życie, a ich mogiły rozsiane po całej Polsce i świecie są świadectwem dziedzictwa polskiej tradycji niepodległościowej oraz naszej pamięci i tożsamości. Stańcie do apelu! Wołam idących szlakiem ku niepodległości konfederatów barskich, kosynierów generała Tadeusza Kościuszki, legionistów generała Jana Henryka Dąbrowskiego, wiarusów księcia Józefa Poniatowskiego, podchorążych, bohaterów nocy listopadowej oraz powstańców listopadowych i styczniowych. Stańcie do apelu! Wzywam do nas legionistów Józefa Piłsudskiego, żołnierzy korpusów polskich w Rosji oraz Błękitnej Armii, powstańców wielkopolskich i śląskich, obrońców Kresów Wschodnich, Orlęta Lwowskie, kadetów, harcerzy, strzelców, sokoli, drużyniaków, członków innych organizacji niepodległościowych oraz młodzież szkolną i akademicką. Stańcie do apelu! Ciebie wzywam, marszałku Józefie Piłsudski, który w dniu 11 listopada 1918 roku stanąłeś na czele odrodzonego Wojska Polskiego. Wołam współtwórców niepodległego państwa polskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego, Ignacego Daszyńskiego, Ignacego Paderewskiego, Romana Dmowskiego oraz generałów Józefa Halera i Józefa Dowbor-Muśnickiego. Stańcie do apelu!
Wzywam żołnierzy, którzy własną krwią i ofiarą życia wychowali niepodległość oraz granice II Rzeczypospolitej. Przywołuję obrońców ojczyzny, którzy w sierpniu 1920 roku dali przykład światu, jak należy bronić wolności i niepodległości. Stańcie do apelu. Wzywam obrońców ojczyzny w 1939 roku, organizatorów i działaczy Polskiego Państwa Podziemnego, żołnierzy polskich ze wszystkich frontów II wojny światowej, bohaterów operacji Burza i powstańców warszawskich oraz niezłomnych żołnierzy powojennego podziemia niepodległościowego. Stańcie do apelu. Was wołam, nieustraszeni marynarze i lotnicy, którzy w bojach na morzu i w powietrzu wykuwaliście chwałę polskiej bandery i biało-czerwonej szachownicy. Stańcie do apelu. Przywołuję żołnierzy polskich oraz wszystkich rodaków, ofiary niemieckich i sowieckich zbrodni, zgładzonych w niemieckich obozach koncentracyjnych, zamęczonych w katowniach Gestapo, rozstrzelanych w publicznych egzekucjach, zmarłych i zamordowanych w sowieckich łagrach i więzieniach, a także w innych nieznanych dotąd miejscach. Stańcie do apelu. Wołam niezłomnych żołnierzy oraz wszystkich działaczy ruchu oporu, którzy stawiali bohaterski opór komunistycznemu aparatowi bezprawia. Wzywam żołnierzy wyklętych, poległych w walkach oraz zamordowanych przez oprawców z NKWD i Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Stańcie do apelu. Przywołuję działaczy opozycji antykomunistycznej, którzy walczyli o wolność, godność i prawa człowieka. Wołam bohaterów poznańskiego czerwca 1956 roku, studentów marca 1968 roku, robotników grudnia 1970 roku i czerwca 1976 roku. Wzywam działaczy Solidarności szykanowanych za wierność idei wolności i niepodległości. Stańcie do apelu. Wzywam wszystkich polskich żołnierzy, którzy nie bacząc na trudy i niebezpieczeństwa pełnili służbę w misjach wojskowych w różnych regionach świata i oddali życie w imię pokoju i walki o prawa człowieka. Stańcie do apelu. Wzywam wszystkich polskich patriotów, żołnierzy, funkcjonariuszy, urzędników, duchownych, obywateli, którzy swoją służbą i pracą utrwalali wolność, suwerenność, niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, a wypełniając patriotyczny obowiązek, odeszli na wieczną wartę. Stańcie do apelu. Do was zwracam się potomnie. Niech bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej i ich czyny utrwalone w historii narodowej i tradycji oręża polskiego na zawsze pozostaną w waszych sercach i pamięci. Niech ich poświęcenie i ofiara będzie dla nas współczesnych i przyszłych pokoleń Polaków przykładem patriotyzmu, wierności i miłości do ojczyzny oraz gotowości służenia jej w potrzebie. Chwała bohaterom! Thank you.
dla uczczenia pamięci walczących o wolność i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej, salwa honorowa. Doskonałym przykładem przywiązania Polaków do wartości chrześcijańskich jest Rota, napisana przez Marię Konopnicką. Wyśpiewajmy wspólnie tę piękną, patriotyczną pieśń, która swego czasu kandydowała nawet do rangi hymnu Polski. Gościmy dziś wśród nas Bractwo Chórkowe Miasta Wrocławia, które przybyło do Lubina na zaproszenie prezydenta miasta, pana Roberta Raczyńskiego. Delegację Bractwa wraz z działem armatnim prowadzi wiceprezes Okręgu Śląskiego Zjednoczenia Chórkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej, hetman Bractwa Zbigniew Wierzbicki. Ciekawostką jest, że historia i tradycja Bractw Strzeleckich i Bractw Chórkowych pod względem długości trwania jest porównywalna z okresem państwowości naszej ojczyzny, czyli ma już ponad 1000 lat. Już za moment salwa honorowa w wykonaniu Bractwa Chórkowego. Ze względów bezpieczeństwa proszę Państwa o zasłonięcie uszu. Dzieci, uszy zasłonić, wszyscy! Uwaga! Uwaga! Trzymać uszy jeszcze. Trzymać. Szanowni Państwo, to nie koniec patriotycznych akcentów w dniu dzisiejszym.
W imieniu pana prezydenta zapraszam państwa już o 14 na tereny przy hali RCS, gdzie rozpocznie się piknik wojskowy. Miłośników śpiewania i tych, którzy dzisiejsze święto chcą spędzić tworząc wspólnotę, zapraszam natomiast do hali RCS na godzinę 16:30, gdzie odbędzie się wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. Na oba wydarzenia koniecznie zabierzmy dziś ze sobą dzieci. Pania honorowa, odmaszerować! No ja jestem 6 lat na emeryturze. Dlatego, no właśnie. Po latku. A ty gdzie? Nie, no my jesteśmy.